Rurki antysplątaniowe, jak sama nazwa mówi, zabezpieczają przypon przed splątaniem się. Kolejnym i chyba ważniejszym argumentem, żeby użyć takiej rurki, jest bezpieczeństwo karpia podczas holu. Jakby żyłka nie ma możliwości uszkodzić skóry ryby. Jednocześnie jest to też pewna asekuracja przed przeszkodami w wodzie. Jakby uszkodzenie rurki jest o wiele trudniejsze niż samej żyłki. Zabezpiecza ona żyłkę przed mechanicznymi uszkodzeniami. Montaż takiej rurki w klipsa jest bardzo prosty. Wystarczy przez rurkę przeciągnąć żyłkę, następnie w gumowy łącznik włożyć rurkę i zestaw jest gotowy do użycia. W ofercie Tandem Baits mamy trzy różne kolory rurek antysplątaniowych, których używać będziemy w zależności od dna, na jakim będziemy łowić. Piasek, zarośnięte łowisko, czarna rurka antysplątaniowa w przypadku łowienia na dnie mulistym. Zupełnie specjalnym rodzajem rurki jest rurka dociążona wolframem. Jest to moja ulubiona rurka, której bardzo chętnie używam. Łowiąc w łowiskach o bardzo nierównym dnie, gdzie karpie czują się bezpiecznie, ta właśnie rurka gwarantuje nam 100% maskowanie zestawu. Bardzo naturalnie układa się na dnie, a tym samym jest dla ryb niewidoczna.